Cześć, witajcie w czwartym odcinku Q&A. Bez dalszych wstępów, zaczynamy! Mój komputer właśnie łazi i mam nadzieję, że wam to podczas oglądania przeszkadzać nie będzie. Pierwsze pytanie, ile lat ma twój brat? Ma 14, ale rocznikowo ma 15. Pytanie drugie, co jest twoim największym marzeniem? Powiem wam szczerze, że nie wiem. Naprawdę nie wiem. Pytanie trzecie, co sądzisz o kanale LEGO Deci TV? Otóż kanał bardzo fajny, lubię oglądać filmiki Stacha. Otóż na jego kanale są aktualnie 622 subskrypcje i jego kanał ma. I mi brakuje po prostu 220, żeby go dogonić, więc trochę mi brakuje. Bardzo lubię oglądać jego filmiki. Może nie wstawia ich zbyt często, ale są fajne. Na bardzo wysokim poziomie. No i co ja jeszcze mogę powiedzieć? Kibicuję mu po prostu w zdobyciu choćby 1000 subskrypcji. No i tyle. Pytanie czwarte. Co myślisz o seriach Exo-Force i Atlantis? Może zaczniemy od Atlantis. Atlantis to jest jedna z serii, której reklamy na Cartoon Network bardzo często się pojawiały i to jest jedna z serii, którą pamiętam, ale niestety nie mam żadnego zestawu z tej serii, a bardzo bym chciała. Atlantis to była dosyć taka fajna seria, ponieważ pojawiło się wiele nowych tych elementów, na przykład Trójząb. Jeśli chodzi o Exo-Force, to ta seria była produkowana chyba od 2006 do 2008 prawdopodobnie, mi się wydaje. I ona, ta seria była inspirowana japońską mangą i anime, czego ja wręcz nienawidzę. No i ta seria jakoś nie przypadła mi do gustu, te minifigurki tym bardziej, ale ta seria po prostu była... Bo te zestawy, to właściwie to były ciągle jakieś mechy, jeszcze raz mechy. A ja właśnie takich rzeczy nie lubię, więc nawet jakby znowili tą serię, to naprawdę jakby mnie ktoś zmusił, przymusił, to bym kupiła najmniejszy zestaw, jeśli już. Ale naprawdę nie lubię, no nie podoba mi się. Pytanie piąte. Co myślałaś o swoich filmikach na samym początku? Czyli co ja myślałam wtedy, nie? No to powiedzmy, czyli ujmę to tak. No wtedy jakoś nie myślałam, że one są jakieś genialne, ale naprawdę sprawiało mi to dużą frajdę. Ja to głupie było nawet, bo one nie były ani dobre, ani na nich nie było widać, a jednak mała grupka osób to lubiła oglądać. No i to mnie nawet bardzo dziwiło. No i w końcu jak już mi się poprawiały te filmiki, no to tych subskrypcji zaczęło mi przybywać i tak dalej. No i potem właśnie tak po prostu ja powiedzmy, że w czasie mojego pobytu na YouTube, że tak to powiem, to ja się nauczyłam wielu rzeczy o montowaniu filmów, o tworzeniu ich takich różnych rzeczy. No i dlatego aktualnie mam 402 subskrybentów, o ile się nie mylę. Pytanie szóste. Jaki był twój pierwszy zestaw? Nie dopisał Lego, ale chyba Lego, nie? Otóż zestaw, który pamiętam jako pierwszy, to jak miałam 10 lat chyba, albo coś, to zestaw Lego Kingdoms 7955. To jest zestaw, który pamiętam, że miałam, bo ja miałam wcześniej jakieś chyba zestawy, ale ja ich nie pamiętam, no i teraz wam ich nie powiem. Jakiś z Piraci miałam, jakieś dziwne rzeczy, ale no tego pamiętam, więc tylko ten wam powiem. No jakoś nie mogę sobie przypomnieć.
Pytanie siódme. W jakim mieście mieszkasz? Tu! Jest odpowiedź! Tu! Łap mi ostrość. Tu jest odpowiedź. No. Tyle. Domyślcie się. Pytanie ósme. Którego ninja z Ninjago lubisz najmniej? Ninja z Ninjago, którego lubię najmniej, to chyba Zane. No, Zane'a nie lubię za bardzo. Pytanie dziewiąte. Mieszkasz w bloku czy w domu? W bloku. Dziesiąte. Jakie stare serie Lego ci się podobają? Atlantis i Power Miners. Kolejne pytanie. W jakim województwie mieszkasz? Nie powiem. I teraz dwunaste, najdziwniejsze i najtrudniejsze moim zdaniem pytanie. Jaki zestaw najbardziej ci się podoba z pierwszego sezonu Chimy? To jest zestaw 70000. Ten pojazd Raskala, to nie wiem jak to się nazywało. I jeszcze Lwiata Klenoxa, nie pamiętam jaki był numer katalogowy, szczerze wam powiem. Dalej jest z drugiego sezonu Chimy. Pojazd Labertusa i legendarna bestia Wilk. Trzeciego sezonu Chimy to nic mi się nie podobało. Te tripaki to tak dla porządku kupowałam. I teraz napisał mi tutaj to coś, że ze czwartego sezonu Chimy. Ja w ogóle nie wiem o co chodzi, bo ja to liczę tak, że jest ten pierwszy sezon, czyli że ten normalny, potem jest ten z Labertusem, a potem jest ten lodowy. No i trochę nie wiem, czemu ktoś liczył tutaj ten czwarty sezon. Nie, ja nie wiem o co chodzi, więc nie odpowiem. Dalej jest, jaki zestaw ci się podobał z pilotowych odcinków Ninjago, czyli tych ze szkieletami, czyli w moim tłumaczeniu pierwszy sezon. Dobra, to jest to samo co wyżej z Chimy, ale dobra, więc ja zrobię tak, że ja na Ninjago odpowiem powiedzmy moim tempem liczenia sezonów, dobra? Więc dla mnie to pierwszy sezon to jest ze szkieletami właśnie, to mi się podobała Świątynia Ognia. Drugi sezon to jest Rok Węży, tutaj epicka walka smoków. Dalej jest Rok Węży, Przygoda Trwa, to moim zdaniem jest druga część po prostu tego sezonu. Przygoda Trwa to zestaw 502, to jest to Wiertło Kola. Potem jest sezon trzeci, to moim zdaniem to jest reaktywacja. To mi się podobał 70721 i 70720. To jest ten Poduszkowiec i Myśliwiec Kaja. I teraz czwarty sezon Ninjago. To jest ten ten z pierwszej części 2015. To 70748, 70753, 70754 i 70755. Dalej jest ten piąty sezon, ten najnowszy. To jest ten Blaster Bike. To jest ten Kola, ten motor Kola. Jest Jaywalker One. To mi się podoba. I jeszcze mi się podobają kapsuły Erditsu. I jeszcze mi się podoba Attack of the Moro Dragon. Ale on mi się tylko podoba, ja go raczej nie będę mieć. Więc tylko tak powiem dla porządku, że mi się podoba. No i jeszcze mi się podoba Miasto Styx. No i oczywiście mi się jeszcze podoba Świątynia Erditsu. No myślę, że każdemu fanowi Ninjago się podoba. Mam nadzieję, że ta odpowiedź ci wystarczy, bo była dosyć ona taka wyczerpująca. No ale nawet. I ostatnie pytanie w tej części czwartego Q&A. Znowu musiałam podzielić na dwie części. W drugiej części będzie trochę mniej tych pytań chyba. Mam nadzieję.
No i dobra, więc ostatnie pytanie. Oglądasz już lub oglądałaś jakieś anime? Dobra. Po pierwsze, ja nie lubię anime. A po drugie, to kiedyś... czekajcie. Bo teraz nie wiem, czy to jest anime, czy nie, ale chyba tak. Bo, no raczej tak. Bo ja kiedyś oglądałam Inazuma Eleven. No i to chyba jest anime, co? Bo ja się nie znam na tym. I to chyba było takie, taka jedyna rzecz z takich właśnie rzeczy. I no, no oglądałam, no ale tak... Tak byle jak. No i to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i to będzie to Q&A część druga, którą właśnie za chwilę będę nagrywać. No nic, cześć.